Jestem już na Modrzewiowej, w słoneczku, a tam pod słoneczkiem drepcze mama. Czy będzie ją widać pod tym słoneczkiem? Czy w ten sposób? Oj, czy tą mamę pod słoneczkiem będzie widać? Dlatego troszeczkę podnoszę aparat, troszeczkę opuszczam, żeby ją pod tym słoneczkiem było widać. Może będzie widać, jak tak opuszczę mnie i na dół. Dobra, ja już dochodzę do mamy. Już do niej dochodzę. A za mną Modrzewiowa. A przede mną mama i słoneczko. Mama i słoneczko. Na koniec dnia wychodzi moja mama na spacery. Na noc wychodzi na spacery. No złą kurtkę wzięłaś, mamo. No przecież tam kopci się, będzie zakopcona, cała będzie czarna kurtka. Kurtka będzie dzisiaj cała czarna. Dzisiaj najwięcej będzie się palić zniczy. Całą, mówiłem, czarną kurtkę ci pokazywałem, żeby czarną kurtkę brać. Będzie miała Hanka robotę. No jak czego czarną? No przecież zniczy się kopcą. Dymią się. Niektórzy parafinowe, a niektóre znicze takie bardzo kopcące zaświecają, bo to jest jedyny dzień. No jak, no jedyny dzień, że dzisiaj się będzie kopcić na cmentarzu. I ciemną kurtkę trzeba było założyć. Dawałem ci ciemną kurtkę. A na noc się zakładowa już nie. No to założyć, będzie Hanka miała robotę. Będzie miała co poprać, bo dawno nie prała. Mówiłem, czas ciemną kurtkę się zakłada. No przecież największy dym na cmentarzu. Takiego dymu jak na cmentarzu. Do czego to gadasz? No jak do czego to gadam? No żebyś w końcu kiedyś zmądrzała. No to zobaczymy, co Hanka na to powie. Zobaczymy, jak będzie kurtka wyglądała po przyjściu. Ten blok to nowy postawili. Nie, mamo, tu nic nowego nie postawiali. Nie ma pieniędzy na stawianie nowych bloków. I nie ma dla kogo, bo ludzie z Poniatowej, nie ma pracy w Poniatowej, żeby stawiać nowe bloki. I to jeszcze na starym osiedlu. Ludzi w ogóle nie ma nic. Piękny dzień był, słoneczny. Ani jednej chmurki na niebie. Wszyscy ludzie za dnia. A my idziemy w opustoszałym mieście. Ale ładne ci wybyczko. Ale nie ma żywego człowieka. Czego nie ma ludzi? Czego nie ma ludzi, mamo? Gdzie się ludzie podziały? Gdzie się podziały ludzie? Też zbliżamy się do cmentarza. Do cmentarza będzie ze 300 metrów. Na zachód zejdziemy. Tak. Na zachód zejdziemy. Na ciemną noc. I zbliżamy się do cmentarza. 300 metrów. Niecałe. A tu żywego człowieka nie widać. Ja ciekawy, to tak pożyłam. No tak. Ale przecież cały dzień to pożyłam święto. A no właśnie. No tak. Dopiero po kawie się ożywia na wieczór, na koniec dnia, żeby noc przywitać. Oj, żeby noc przywitać. Po co to trzymasz? No jak po co trzymam?